Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Niedziela. Dzień poświęcony Panu. Dies Domini. Pierwszy dzień tygodnia. Dla nas zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad lękiem. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dzisiaj razem ze świętym Janem Chryzostomem przypominamy sobie dość istotne słowa dotyczące naszego życia. W tę niedzielę adwentową czytamy: chrześcijanin tym powinien się różnić od niewierzących, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego. Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że wzywasz nas do radykalnej postawy miłości Ciebie w braciach. Dziękuję Ci też, Jezu, za to, że od dzisiejszego dnia mogę rozpocząć rekolekcje, które chcę, żebyś Ty prowadził, a mnie tylko do tego używał. Działaj w nas, Jezu, przez wszystko, co będziemy czynić. Pytały Go tłumy: cóż mamy czynić? A On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech podzieli się z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do Niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam przeznaczono. Pytali Go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiedział: na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Ciekawa sprawa, bo burzy to trochę takie magiczne myślenie, że jak pójdę za Jezusem, to na przykład nie mogę być celnikiem ani żołnierzem. A dzisiaj to jest szczególnie gdzieś może ważny temat. Bo Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, jak być celnikiem i żołnierzem. I mówi, że można być dobrym celnikiem i dobrym żołnierzem. No, jakbyśmy nie chcieli, tak ten fragment konkretnie brzmi. Nie wymuszajcie od nikogo nic. Nie uciskajcie. Poprzestawajcie na waszym żołdzie, mówi do żołnierzy. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Ciekawa sprawa. No, są denominacje, które całkowicie wyrzucają ten fragment poza obręb rozważań. Choć myślę, że także żołnierze słuchają naszych rozważań, przynajmniej jednego, na przykład Staśka, który jest na służbie, który razem ze swoją żoną słucha tych rozważań naszych codziennych, serdecznie teraz pozdrawiam, to w znakomitej większości to Słowo Boże dotyczy wszystkich nas, nie tylko żołnierzy i celników. Ponieważ Jezus pokazuje konkretne zastosowania dotyczące rzeczy, które możemy zrobić. I to jest to jednoznaczne. Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który ich nie ma. Kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Kiedy, wiecie, słucham, jak z jednej strony papież Franciszek prosi nas, żebyśmy nie marnowali żywności, i z drugiej strony widzę te wielkie kosze zakupów, które są robione, a potem chleb powyrzucany na śmietniki. Kiedy widzę z jednej strony szał, ciał zakupowy, bo tak chcę to nazwać, ludzie pędzących na oślep i koniecznie chcących kupić prezenty na święta, a z drugiej strony nie zauważających swoich bliskich. No bo po jaką chorobę taki prezent, jeżeli nie ma czasu na zwyczajną, prostą, normalną rozmowę? Po
co kupowanie takiej ilości jedzenia, by potem to wyrzucać? I wcale się nie dziwię, że papież Franciszek wprost mówi o tych rzeczach. To niektórych szalenie denerwuje. Denerwuje dlaczego? Ano dlatego, że papież Franciszek mówi, no nie wyrzucajmy żywności. Nauczmy się nią dzielić. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedy zacząłem sam przygotowywać sobie posiłki, musiałem nauczyć się mrozić. Że oto nie zjem całego chleba, więc kupując chleb, wkładam go do zamrażalnika. No i w tym zamrażalniku odpowiednio wyjmowałem ten chleb po kawałku, żeby go nie zmarnować. Musiałem się nauczyć planować, żeby to nie było tak, że ja połowę rzeczy z lodówki tylko dlatego, że kupiłem tyle, wyrzucę. Przeżywam to bardzo, jak muszę kawałeczek jakiejś żywności wyrzucić. Ale na co Jezus zwraca naszą uwagę dzisiaj? Moi drodzy, ktoś powie, no przecież świata ksiądz nie zbawi. Nie zrobimy teraz wszystkiego dla wszystkich. I chyba nie o to chodzi, moi drodzy. Żeby teraz łapać się za rzeczy, które nie są do zrobienia przez nas samych. Natomiast na pewno też nie o to chodzi, żeby nie przechodzić. Chodzi o to, żeby nie przechodzić obojętnie wobec tych, którzy naprawdę potrzebują. I byłoby to oczywiście katastrofą, gdybyśmy przechodzili obojętnie wobec osób najbliższych z naszego otoczenia, nie zauważając ich potrzeb, a pomagali całej rzeszy, nie wiem, biednych i bezdomnych. Bo jest coś takiego jak stopniowalność w kontekście tych, za których odpowiadam, którzy są dla mnie najbliżsi. Zresztą dzisiaj podepniemy świetny artykuł na temat tego. Zachęcam was do lektury tegoż artykułu mówiącego o kluczu tej pomocy. Kto jest wobec mnie najbliżej? To jest jeden z profesorów, który świetnie o tym napisał w Gościu Niedzielnym już jakiś czas temu, ale do tego naszego dzisiejszego rozważania chcę ten artykuł dopiąć jako zadanie adwentowe do poczytania dzisiaj na niedzielę. Moi drodzy, rodzi się takie pytanie wobec tych fragmentów z dzisiejszej Ewangelii. Na ile my możemy się angażować? Na ile my powinniśmy uczestniczyć w tych wszystkich rzeczach, które widzimy? Przy dobrze ukształtowanym sumieniu będziemy nieustannie wybierać. Jak kształtować dobrze sumienie? No powinniśmy. Myślę, że większość spośród nas jest po wiele lat w Kościele. Mieć kierownika duchowego, mieć spowiednika. Powinniśmy mieć pewien etap życia duchowego już przepracowany. Przecież każdy z nas doświadczał i myślę, że doświadcza swojej grzeszności, małości, swoich upadków, swojego podnoszenia się, swojej niemocy, a jednocześnie celu, do którego zmierzamy. I od wrażliwości naszego serca, z drugiej strony od umiejętności zarządzania czasem, finansami, będzie zależało tak naprawdę to, na ile my możemy się w określone dzieła zaangażować. Ja bardzo celowo o tym powiedziałem, mówiąc, że byłoby to nieporozumienie, gdyby ojciec rodziny zaniedbywał podstawowe obowiązki wynikające z jego bycia ojcem, bycia mężem, a angażował się w rzeczy, które totalnie, jeszcze raz powtarzam, nie mają nic wspólnego z tym, co wynika z jego podstawowego powołania. Byłoby to nieporozumienie, gdybym ja jako ksiądz więcej czasu przeznaczał chociażby na administrowanie i zarządzanie fundacją, którą prowadzę, niż na to, żeby głosić Słowo Boże i mieć czas dla Pana Jezusa. Fundacja ma mi pomagać robić to, żeby Ewangelia docierała. Ale ja na wielu sprawach nie muszę się zupełnie znać. Są od tego ludzi. Księgowość zajmuje się księgowością.
ekipa zajmuje się przygotowaniem filmów i tego, żeby w jakiś sposób to wszystko funkcjonowało. No, na tym to, krótko mówiąc, polega. Więc dobrze jest. Dzisiaj wobec tego słowa, w którym tłumy pytają Jezusa, co mają zrobić, zapytać Jezusa, co mam zrobić w połowie Adwentu? Co mam zrobić, aby bardziej kochać? Może mąż zapyta swojej żony, może żona zapyta swojego męża, może któryś z braci wikariuszy zapyta proboszcza, może któryś z proboszczów zapyta biskupa. Ale także nie mówię o tym, że Jezus może mówić tylko w sposób przeze mnie dzisiaj gdzieś pokazany na poziomie drugiej osoby. Może trzeba po prostu pójść na adorację. Walczę o nią, wiecie, codziennie, o tę godzinną adorację. I wiem, jak ciężko czasem trwać w bezruchu przed Panem. Nie chodzi tutaj o bezruch fizyczny, bo często przed Nim padam na twarz, ale w tym bezruchu na poziomie wymyślania, na poziomie tłumaczenia Panu, czego ja bym chciał, a na poziomie nasłuchiwania, czego On chce, żeby potem pójść z tym do mojego biskupa i powiedzieć, co ksiądz biskup na ten temat myśli. Moi drodzy, dzisiaj chcę Wam jeszcze przypomnieć jedną historię na koniec z życia matki Teresy z Kalkuty w kontekście właśnie tej Ewangelii wołania nauczyciela. Był taki moment w jej życiu, gdy przyjechała do jednego z domów i w tym domu, w którym uczyła siostrę całkowitej ufności. Do takiej ufności są powołane szczególnie siostry zakonne i ludzie konsekrowani, oddani na wyłączną służbę Panu Bogu. Do takiej ufności, kiedy ostatnią porcję ryżu, którą matka Teresa z Kalkuty zauważyła, postanowiła zanieść jednej z rodzin na terenie Kalkuty. I jakie wielkie zadziwienie było wtedy, kiedy zanosząc ten ryż usłyszała, że ta rodzina nie jadła od tygodnia. Dla nas to jest może aż trudne do pojęcia. Ta rodzina nie jadła od tygodnia. Notabene, kiedyś może zajmiemy się tym tematem, 200 milionów ludzi w samych Indiach głoduje, mając posiłek, tak jak w tej historii, jeden na tydzień. I co zrobiła ta rodzina chrześcijańska? Matka Teresa z Kalkuty potem to wielokrotnie cytowała na różnych spotkaniach, spotykając się i pokazując wrażliwość ludzkiego serca. Ta rodzina, słuchajcie, rozdzieliła ten ryż na pół. Matka wzięła nóż i na równo na pół przedzieliła tą kubkę ryżu, którą przyniosła matka Teresa z Kalkuty, matka tej rodziny. I matka Teresa zapytała ją, co pani robi? A ona powiedziała, że my jesteśmy bardzo głodni, ale obok nas jest rodzina muzułmańska, która podobnie jak my, z którą się przyjaźnimy, nie jadła od tygodnia. Panie Boże, daj nam taką wrażliwość serca, która sprawi, że będziemy widzieli to, co jest rzeczywiście ważne. Daj nam taką wrażliwość serca, żebyśmy nie marnowali niczego, a wszystko, co robimy, żebyśmy wykorzystywali na Twoją chwałę, aby to wszystko było pomnażaniem Twojej chwały i przyprowadzaniem ludzi do Ciebie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.